Witam Państwa bardzo serdecznie w serii debat poświęconych realizacji programu Plusy Ujemne. Programu, w którym na bieżąco oceniamy nowości legislacyjne pod względem ich oddziaływania na naszą rzeczywistość społeczno-polityczną. Ja mam na imię Andrzej Strojny i będę dzisiaj moderował tę dyskusję z ramienia Warsaw Enterprise Institute. A tematem dzisiejszej debaty będzie przejrzystość i targetowanie reklamy politycznej, a konkretnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i targetowania właśnie reklamy politycznej. Uznając, że sieć internetowa jest wykorzystywana do nieuczciwego manipulowania opiniami wyborców, decydenci unijni doszli do wniosku, że należy istotnie ograniczyć możliwość korzystania z sieci z płatnych kampanii reklamowych o charakterze politycznym, wykorzystującym właśnie zaawansowane techniki mikrotargetowania. Po to, by ograniczyć mikrotargetowanie przekazów politycznych, Unia zamierza zmusić platformy internetowe, takie jak Google czy Facebook, do większej przejrzystości w zakresie reklam politycznych. I impulsem do podjęcia tych działań był niewątpliwie skandal Cambridge Analytica, który wpłynął na wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, czy słynne referendum w sprawie Brexitu, które odbyło się w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z zamysłem dyrektywy, użytkownik sieci mógłby być przedmiotem takiego targetowania dopiero wtedy, gdy wprost i świadomie wyrazi na to zgodę. Jednak regulacja wymknęła się trochę spod kontroli, a jej pierwotny sens być może zszedł na dalszy plan. I w wyniku serii ulepszeń przedstawiono nam dokument, który budzi pewne wątpliwości, głównie środowisk wolnościowych. I o tej dyrektywie chciałbym dzisiaj, w tym rozporządzeniu, przepraszam, porozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi pan Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Witam serdecznie. Witam. Pan Filip Lamański, redaktor naczelny Obserwatora Gospodarczego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan dr Zbigniew Okoń, radca prawny, partner w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Oraz pan Marcin Olender, ekspert z firmy Google. Witam serdecznie. Marcina chyba. W każdym razie, 7 listopada 2023 roku Rada Unii Europejskiej wydała komunikat prasowy, w którym określiła ramy nowego porozumienia dotyczącego rozporządzenia. I zakłada ono, że reklama polityczna to przygotowywanie, zamieszczanie, promowanie, publikacja, dostarczanie lub rozpowszechnianie komunikatów przez podmioty polityczne w ich imieniu lub na ich rzecz. Chyba że komunikaty te mają charakter czysto prywatny lub czysto handlowy, lub które mogą i w założeniu mają mieć wpływ na zachowania wyborcze lub też wynik wyborów, referendum, procesu ustawodawczego czy procesu regulacyjnego na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym lub lokalnym. I nowe rozporządzenie może dotyczyć reklamy politycznej, która zwykle jest świadczona za wynagrodzeniem, ale także reklamy politycznej w formie działań wewnętrznych, takich jak przygotowanie reklam politycznych wewnątrz partii politycznych i w ramach politycznych kampanii reklamowych. Równocześnie przepisy nie będą dotyczyć opinii publicznej i innych treści podlegających odpowiedzialności redakcyjnej, ani opinii wyrażanych we własnym imieniu. I wobec tego chciałbym moje pierwsze pytanie skierować do pana prezesa Tomasza Wróblewskiego, bowiem słyszymy, że rozmyte definicje i niejasne terminy użyte w nowej wersji rozporządzenia sprawiają, że nie tylko politycy, ale i organizacje pozarządowe, takie jak Warsaw Enterprise Institute, mogą być dotknięte tą regulacją, budzą te regulacje ich wątpliwości. I czy pana zdaniem pod płaszczykiem dbałości o jakość dyskursu i uczciwość wyborów nie próbuje się ograniczyć przestrzeni dla obywatelskiej wolności słowa w sieci? Bardzo proszę. No, na pewno te regulacje bardzo wyznaczają ramy, w jakich wszyscy możemy się poruszać. Założenia oczywiście są bardzo pozytywne i zakłada się, że ma to pomóc ludziom unikać bycia manipulowanym, wykorzystywanym przez rozmaite technologie wpływania psychologicznego na potencjalnych wyborców. I to są szczytne intencje. Ja tylko przypomnę, że tych przepisów dotyczących regulacji mamy już sporo, bo mamy przepisy dotyczące, pomijam już DMA i DSA zwłaszcza,
Mamy też teraz Press Freedom Act, który bardzo wyraźnie także określa to, kto i jak, w jakiej redakcji albo w instytucji, która cokolwiek publikuje, tak jak think tanki, powinien być, ponosić odpowiedzialność, kto ma prawo wyrażać swoje opinie i w jakim zakresie. Mamy propozycje dyrektywy dotyczące influencerów, bardzo jasno także regulujących i starających się odsłonić informacje na temat ewentualnego finansowania i konieczności udostępniania tych informacji. Także jedno, co powinno nas niepokoić, to ogrom tych rozmaitych przepisów i regulacji, które w przypadku mniejszych instytucji, mniejszych organizacji będą uciążliwe ze względu na to, że nie zawsze dysponują kancelarią prawną, jasną wykładnią. Będą musiały te osoby pewnie przechodzić szkolenia, żeby przez przypadek także nie paść, nie popełniać błędów i nie być poddanym karom. Przy tym, jak te przepisy są zaprezentowane i jak z jaką troską pochylają się nad obywatelem i właśnie tym, żeby nie był manipulowany, jednocześnie one zostawiają dość dużo takiej przestrzeni niejasnej, trudnej do określenia, bo z jednej strony oczywiście mamy tutaj zastrzeżenie i to jest bardzo dobrze, że to się pojawiło, że nie dotyczy to redakcji, które podlegają innej odpowiedzialności redakcyjnej. Nie podlegają temu poglądy wyrażane osobiście. No ale też tutaj jest taka szara przestrzeń, czy jeżeli ktoś wyraża swoje poglądy osobiście, ale jednak jest związany z jakąś organizacją polityczną, albo jego poglądy polityczne są, reprezentują albo mogą być odebrane jako część kampanii politycznej, bo akurat są bardzo zbieżne z kampanią, jak do, wszystko jedno, czy to będzie kampania partii politycznej, czy to jakichś organizacji samorządowych, wszystko to jest, są działania polityczne. Tego się obawiam. Jeżeli chodzi o think tanki, także mamy te obawy tej szarej przestrzeni, ponieważ my w zasadzie większość rzeczy, które prezentujemy, to można odczytywać jako polityczne. Znaczy, mają one charakter polityczny ze względu na to, że zajmujemy stanowiska za, przeciw, apelujemy, nawołujemy. No i zwykle tak jest, że stanowiska są zbieżne z polityczne są zbieżne z jakąś linią polityczną. No i tutaj na dziś zakładam, że te szczegóły będą jeszcze dopracowywane. Nie jesteśmy pewni, co nam wolno, czego nam nie wolno. I jeżeli współpracujemy z instytucją, nawet nie mówię polityczną, ale z jakimś podmiotem gospodarczym, który także ma swoją agendę polityczną i chce coś osiągnąć, tak? Współpracujemy albo podzielamy ich poglądy, czy nie zostaniemy pociągnięci za to do odpowiedzialności. To są dla nas cały czas mętne zapisy, mimo tak daleko rozbudowanej całej tej struktury architektury, jak powiedziałem, tych wszystkich rozmaitych przepisów, które znalazły się nie tylko w przepisach dyrektywy, przyszłej dyrektywie dotyczącej reklamy politycznej, ale tych wszystkich innych dyrektywach towarzyszących. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym porozmawiać o samych danych osobowych, które będą wykorzystywane do targetowania reklamy politycznej, bowiem w treści, proponowanej treści rozporządzenia, która była teraz uzgadniana, czytamy, że wykorzystanie danych osobowych do targetowania reklamy politycznej w internecie będzie dozwolone jedynie wtedy, gdy dane te zostaną pozyskane od osoby, której dotyczą, a osoba ta udzieli wyraźnej i osobnej, przepraszam, zgody na ich wykorzystanie w tym celu. Ten zapis brzmi całkiem klarownie, natomiast chciałbym spytać pana doktora Zbigniewa Okonia, jako radcę prawnego, jako osobę, która ten temat zna bardzo dobrze, jak ocenia pan regulacje w tym zakresie, czy one są wystarczające, czy może czegoś brakuje, a może są gdzieś za bardzo rozbudowane, pana zdaniem. Dziękuję. Znaczy, wydaje mi się, że inaczej.
Nie wiem, czy to jest dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy rozmawiali dalej, ale spróbuję się do tego w jakiś sposób odnieść. Pierwsza sprawa jest taka. Rozporządzenie, projekt rozporządzenia w tej wersji, która jest obecnie uzgadniana, przewiduje, tak jak pan powiedział, przetwarzanie danych wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody, tak? To jest coś, co musimy, i to wyłącznie danych, które ta osoba bezpośrednio udzieli. Nie może być więc sytuacji takiej, że nie wiem, podmiot polityczny serwujący reklamę polityczną, kolokwialnie mówiąc, kupi dane od innego podmiotu, czy to dostawcy usług mediów społecznościowych, czy brokera danych, czy kogoś innego. Więc to jest pierwsza bariera. Druga bariera jest taka, że nie może ich przetwarzać, powołując się na przykład na tak zwany uzasadniony interes, czyli swój zgodny z prawem cel, a zasadniczo prowadzenie reklamy politycznej może być uznane za zgodne z prawem cel. Nie, my musimy wyrazić na to zgodę, żeby nasze dane były przetwarzane. I trzecia sprawa, najbardziej istotna z tych wszystkich, jest taka, że rozporządzenie przewiduje zakaz wykorzystania tak zwanych szczególnych kategorii danych. One funkcjonują w takim społecznym odbiorze pod dawną nazwą danych wrażliwych. To są dane, które umożliwiają naszą identyfikację, umożliwiają ustalenie, ujawniają nasze poglądy polityczne, nie wiem, pochodzenie rasowe, płeć, inne tego typu rzeczy. Teraz jeżeli na to popatrzymy, no to oczywiście jest duża. To rozporządzenie ma stworzyć barierę przeciwko temu, żeby na przykład zwolennicy partii X, tak, a to jesteśmy w stanie ustalić w oparciu o nawet takie proste rzeczy, jak to, jaki przekaz dana osoba zalajkowała, nawet niekoniecznie polityczny. Tak. Kilka lajków prawdopodobnie wystarczy, żeby wtłoczyć daną osobę do tego, żeby wiedzieć, że to jest na przykład, nie wiem, osoba pochodząca z dużego miasta, wykształcona, zapewne mająca poglądy liberalne, a więc zapewne wrażliwa na określony przekaz o charakterze politycznym. Teraz jeżeli wykluczy się tego typu informacje, tak, które ujawniałyby jej potencjalne poglądy polityczne, no to nie będzie można jej serwować przekazu, na który ona będzie w szczególny sposób, na który będzie ona w szczególny sposób wrażliwa, a tym samym skuteczność tego przekazu politycznego, ale też podatność tej osoby będzie mniejsza, a jednocześnie zmniejszy się zagrożenie manipulacją polityczną z punktu widzenia czy z perspektywy tej osoby. To jest oczywiście jedna sprawa, ale druga sprawa, która wydaje się z tym połączona i która ma chyba większy wpływ na potencjalną wolność wypowiedzi w sieci, to jest wykorzystanie tych danych ujawniających poglądy polityczne do amplifikacji przekazu, do wzmacniania przekazu, jak to się ładnie określi. Algorytmy mediów społecznościowych działają w ten sposób, że jeżeli dany przekaz wywołuje określone reakcje, komentarze, lajki, podania dalej, no to jednocześnie stara się algorytm podsunąć innym osobom, które mogą być potencjalnie tym przekazem zainteresowane. Oczywiście chodzi o przykucie uwagi, tak? Nie chodzi o z perspektywy platformy mediów społecznościowych, nie chodzi o manipulację, tylko chodzi o to, że ten przekaz, który jest interesujący, pokażemy tym innym osobom, dla których on też będzie interesujący. I teraz jeżeli popatrzeć na tę regulację, to z niej potencjalnie może wynikać zakaz wykorzystywania tych danych, które są związane z poglądami politycznymi danej osoby, a przekaz polityczny z reguły ma charakter taki, że duża część tych danych będzie w ten sposób kwalifikowana. W rezultacie to, co powinniśmy zakwalifikować jako reklamę polityczną, no, nie powinno podlegać tymże algorytmom social mediów, które prowadzą do wzmocnienia przekazu. I tu wydaje mi się, że jest chyba największy problem z tym rozporządzeniem. To, że tak naprawdę przekaz polityczny nie powinien nieść się sam. Tak? Może być serwowany jako odpłatny content w social mediach, ale nie powinien mieć tego charakterystycznego dla mediów społecznościowych wirusowego charakteru, gdzie algorytm go wzmacnia i podaje coraz większej liczbie użytkowników.
Dziękuję bardzo za rozjaśnienie naszym widzom od strony prawnej, jak wygląda problematyka rzeczonego rozporządzenia. Teraz chciałbym właśnie przejść trochę do tematyki politycznej, ponieważ środowiska wolnościowe w Polsce ostrzegają, można znaleźć liczne odniesienia do tego w internecie, że mniejsze ugrupowania chcą skonkurować z większymi partiami dysponującymi często subsydiami z budżetu, stracą tani i efektywny sposób dotarcia do potencjalnych wyborców właśnie po wprowadzeniu rozporządzenia o targetowaniu reklamy politycznej. I teraz takie partie parlamentarne będące w opozycji do aktualnie rządzącej mogą stracić częściowo możliwość akcentowania swojego przekazu, wyrażania go w sieci. I chciałbym skierować pytanie do pana Filipa Lamańskiego, czy pana zdaniem wprowadzenie dyrektywy w obecnym kształcie doprowadzić może właśnie do większego zabetonowania scen politycznych w państwach Unii Europejskiej? Czy małe ugrupowania i ugrupowania opozycyjne są faktycznie zagrożone w związku z wprowadzeniem tej dyrektywy? Dziękuję. Jednoznacznej odpowiedzi panu nie dam, bo nie pokuszę się na to, będą mi potem to wycinać i przedstawiać. Natomiast uważam, że faktycznie może tak być, ponieważ mamy też przykład z polskiej sceny politycznej, gdzie te mniejsze ugrupowania faktycznie bardzo mocno bazują na przekazie z social mediów i na tym przekazie z social mediów budują kapitał polityczny. Więc jakiś wpływ może to mieć. Tutaj też jest inny problem, to znaczy to, co wspomniał pan Wróblewski, to znaczy jest tak wiele niejasności, jest tak rozmyta jest ta ustawa, że do końca nie wiadomo, czego się spodziewać, a co za tym idzie, te małe ugrupowania, które nie mają między innymi subwencji z budżetu, mogą nie mieć środków na prawników, na analizowanie tego i faktycznie może to w nich uderzyć. To znaczy ja nie powiem, czy tak, czy na pewno tak będzie. Uważam, że jest to możliwe. To znaczy, że małe ugrupowania na tym stracą. Zresztą to nie jest nic nowego, ponieważ zawsze, gdy wprowadzamy jakieś regulacje, jakieś podatki, które wpływają na funkcjonowanie rynku, to zawsze w kogoś uderza, a komuś innemu może, chociaż nie zawsze, musi pomóc. Uważam, że w tym przypadku może tak być, to znaczy małe partie polityczne mogą na tym ucierpieć, bo tak jak powtórzę tu jeszcze raz, przykład z polskiej sceny politycznej pokazuje, że bardzo mocno bazują one na przekazie w social mediach. Nie wiem, czy będzie to aż tak drastyczne, to znaczy, że zabetonuje to nam scenę polityczną, czy będziemy mieli duopol, czy też tripol, dwóch, trzech dużych partii, które mają środki na prowadzenie kampanii, a te mniejsze zostaną zmarginalizowane. Nie wiem, czy tak będzie, natomiast te obawy, które wysunęło środowisko wolnościowe, mówiące o tym, że to może uderzyć w mniejsze podmioty polityczne, uważam, są zasadne. Nawet jeśli są przesadzone, to są zasadne i należy to rozważyć, bo no jest tu pewne zagrożenie, to znaczy może się okazać tak, że pod pretekstem, a właściwie pod chęcią ochrony ludzi przed pewnymi zjawiskami, znowu ograniczymy tak naprawdę dostęp do pewnej informacji i do możliwości funkcjonowania w środowisku politycznym. Także ja się częściowo z tym zgadzam, nie powiem, że na pewno tak będzie, natomiast dopuszczam tego typu tezy, że tak się może wydarzyć, to znaczy, że ustawa o reklamie politycznej może zabetonować scenę polityczną i zmarginalizować mniejsze podmioty. Ja mogę jeszcze do tej kwestii politycznej? Oczywiście, właśnie chciałem prosić, żeby panowie się też odnieśli do tego pytania. Bo generalnie pytanie jest, jaki jest cel tej konkretnej dyrektywy, dość w pośpiechu przygotowywane i tam widać nawet zapisy, które są przygotowywane już dotyczące przynajmniej podmiotów zagranicznych, ale podejrzewam, że wszystkiego, z myślą o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. I ta nerwowość pewnie będzie narastała teraz po wyborach w Holandii i ten niepokój. Także ta kwestia jakby pozostawiania w mętnej wodzie mniejszych instytucji, organizacji, nie tylko politycznych, ale nie tylko partii politycznych, ale też organizacji, które mają jakieś konkretne cele i chcą ich bronić i chcą od tego domagać się od polityków. Nie wiem, w jakim stopniu nie jest zamierzona, że to jednak jest taki podział, może sztuczny, tak, ale że
przekonanie w wielu środowiskach w Brukseli, że to jest wojna między siłami demokracji a antydemokracji, wolnościowymi i antywolnościowymi, rozumiecie, to jest nazywane. I ten pośpiech trochę z tego wynika. Czyli sam cel jest polityczny. Ja nie odnoszę się, tutaj nie chcę tego kwalifikować, mówić, kto ma rację, czy kto tutaj jest po dobrej stronie, a kto jest po złej stronie, ale niewątpliwie cel jest polityczny. Niezależnie od całej tej mantry wokół tego, że to jest, żeby tych biednych ludzi nie manipulować ich świadomością. Manipulacja polityczna jest stara, tak jak stara jest polityka. Zawsze to występowało, tylko zmieniają się formy. A faktycznie mam wrażenie, że jest to stworzenie dużej przestrzeni niepewności dla wszystkich, którzy kontestują jakiś istniejący porządek. Ja się pozwolę zgodzić z panem prezesem i zresztą czytałem jakieś kilka dni temu wypowiedź między innymi hiszpańskich prawników zajmujących się rozporządzeniem, gdzie pojawia się dokładnie ten sam zarzut. To znaczy, że rozporządzenie wpłynie na podwyższenie kosztów transakcyjnych, kosztów bariery wejścia na rynek polityczny, tak to można określić, co może być przede wszystkim problemem dla nowych ruchów społecznych, dla inicjatyw społecznych, dla wszystkich tych działaczy politycznych spoza establishmentu. Jeżeli jesteś partią polityczną, tak zapewne masz opracowane procedury, masz przeznaczony budżet i poradzisz sobie w tej sytuacji. Natomiast jeżeli jesteś nowym ruchem, który musi dopiero zaistnieć, który jest organizowany oddolnie, to prawdopodobnie nie skorzystasz ze wszystkich szans, które ci daje sieć. Dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. Chciałbym się spytać, czy jest z nami pan Marcin Olender, czy, bo tutaj wcześniej nie zebrał głosu, widzę, że jest uczestnikiem konwersacji dalej. Ja siebie widzę. O, jest pan, super, bo wcześniej przy przedstawieniu tutaj nie mogliśmy pana dostrzec, więc teraz chciałem do pana skierować pytanie. Mianowicie, jak dyrektywa wpłynie na popularne w dzisiejszych czasach media społecznościowe? Bo już wiemy, że pewne treści będą ograniczane, treści polityczne. Jak pana zdaniem to może oddziaływać? I też z perspektywy oczywiście firmy Google, tak, czyli wyszukiwarki internetowej, jak to może mieć dla państwa znaczenie? Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zorganizowanie tej dyskusji. Już w różnych gronach kilka razy na ten temat miałem okazję rozmawiać, bo trzeba powiedzieć, że to jest akurat jeden z tych projektów, które w ostatnich latach się spotkały z dość żywym odzewem, bo większość legislacji europejskiej tak przemyka bez większego wpływu, czy bez zauważenia w zasadzie na lokalnych rynkach, póki nie jest za późno. W tym przypadku jednak alarm został podniesiony dość wcześnie, ponieważ tu już w zasadzie wszystko na ten temat powiedzieli moi przedmówcy, pan mecenas Okoń, pan prezes Wróblewski. To rzeczywiście wywołało zaniepokojenie i to warto podkreślić, że w pierwszej kolejności organizacji pozarządowych. Tak jak tu gdzieś padło, że to gdzieś w swojej koncepcyjnej fazie rzeczywiście było odpowiedzią na takie afery czy wydarzenia, jak właśnie związane z Cambridge Analytica, na mikrotargetowanie, czy na takie prawda, używanie metod no, wątpliwych, można powiedzieć, właśnie, żeby dzielić, żeby wykorzystywać pewne mechanizmy social mediów, żeby wpływać na społeczeństwo. I to rzeczywiście cel był. Można się z nim zgodzić co do zasady, tylko potem rzeczywiście ten cel został zdecydowanie wypaczony w taki sposób, że potencjalnie obejmuje po prostu każdą potencjalnie wypowiedź o charakterze
politycznym, społecznym, ekonomicznym. No, zakres tego w pewnym momencie no, był bardzo, bardzo szeroki i rzeczywiście mogło mieć to bardzo poważne, bardzo poważne skutki dla z powodu wypowiedzi i właśnie funkcjonowania social media. To pan mecenas Okoń bardzo, bardzo dobrze uchwycił, o co tu chodzi, bo to nigdy nie zakazywało samej treści politycznej, tylko uniemożliwiało jej cyrkulację w takim samym trybie czy w taki sam sposób, jak i pozostałych informacji, co jak ktoś się zajmuje social mediami, no to wie, że jak coś wyłączymy całkowicie z algorytmów, no to będzie tam gdzieś to sobie siedziało, prawda, w cichym kąciku, ale jego widoczność dramatycznie spadnie. No więc to tylko wtedy zostanie już pozostawione, prawda, dla tych wyjątkowo albo poinformowanych, albo wytrwałych, żeby dotrzeć do tego typu treści, no co zdecydowanie wpływa na jej widoczność, no i na kształt debaty. I tutaj rzeczywiście wszystko było już chyba powiedziane, co trzeba na temat tego, kto potencjalnie mógłby być zainteresowany tego typu obrotem sprawy i kto w tej chwili najbardziej na tym korzysta. Jeżeli chodzi o to na kształt social mediów, no, proszę Państwa, prawda jest taka, że treści o charakterze politycznym i reklama polityczna, mimo że no, są takie momenty, kiedy rzeczywiście ona stanowi jakiś no, zauważalny element social mediów czy systemu reklamowego, no to w ogólnym ujęciu nie. Więc tak nie dotyczy, to mówimy raczej o takich rzeczach jak platformach jak YouTube, a najbardziej Facebook czy Twitter. Więc to nie, na pewno nie doprowadzi do żadnej rewolucji dla biznesu, ani dla jakichś poważnych perturbacji, jeżeli chodzi o przychody, prawda? Bo to nie jest duży element biznesu, to nie jest duży element, wiadomo, że chociaż ostatnio, słuchajcie, mamy wielki fenomen w Polsce w postaci popularności kanału sejmowego. No i tu można się zastanowić, prawda, czy w zamyśle autorów tego rozporządzenia było na przykład to, żebyśmy musieli usunąć stronę sejmową z karty na czasie w YouTubie. No, więc to wydaje się absurdalne, no ale skutek tego rozporządzenia mógłby taki być, bo zdaje się, że tam zgoda polityczna jednak została osiągnięta w drodze właśnie tych protestów, między innymi, o których mówiłem, żeby wyłączyć takie treści. To jeszcze poczekajmy, nie jest to, ten tekst nie został ostatecznie udostępniony, ale wydaje się, że w tym kierunku zmierza. No w każdym razie mogły to rzeczywiście mieć skutek, ale nie dla samej firmy, tylko właśnie dla tych podmiotów, które z tego korzystają, w tym jak widać podmiotów, które korzystają z tego dla dobra wspólnego, prawda? Bo przejrzystość debaty publicznej, czy w ogóle używanie internetu jako forum do debaty politycznej, no możemy się zgodzić, że jest czymś dobrym dla większości społeczeństwa, prawda? No, z tym zastrzeżeniem, że no nie jest to, jak widać, i tutaj chyba pan prezes Wróblewski zadał takie pytanie, czy to było intencjonalne, czy nieintencjonalne, że to forum jednak chciano w jakiś sposób ograniczyć i tę debatę publiczną no, z powrotem zagonić tam, gdzie ona sobie tradycyjnie funkcjonowała w sposób bardziej kontrolowany, bo to też trochę o to chodzi, prawda? W internecie każdy może wziąć mikrofon, kamerkę i powiedzieć, co uważa, prawda? W tych tradycyjnych mediach ten przekaz polityczny jest jednak ściśle moderowany i kontrolowany, co no, zależy kogo spytać, jest to albo dobre, albo złe, prawda? I to jest ten właśnie polityczny dylemat, przed którym stoimy. To jest rzeczywiście do odpowiedzenia na poziomie decyzji politycznych. Z punktu widzenia praktyki to rzeczywiście to jest problem nieostrości definicji i to tak szczerze mówiąc dla nas było zawsze wielkim problemem, że jeżeli mamy pewne treści usuwać i treści te organiczne, prawda, bo nie mówimy o reklamie. Reklama to przychodzi do nas reklamodawca, płaci, prawda, można w jakiś, oczywiście też nie jest to łatwe, no ale można powiedzieć, że mamy nad tym jakąś kontrolę. W przypadku treści tworzonych organicznie, no gdzie każdy może właśnie po prostu zacząć coś mówić, czasem wyobrazić sobie bardzo długi stream, w którym na przykład w połowie zaczyna ktoś mówić o rzeczach politycznych, ale wcześniej i później wcale nie. I co z tym zrobić, prawda? Tworzy to
mnóstwo technicznych dylematów i też takich związanych z prędkością obiegu informacji, prawda? I ostatnie dane, jakie miałem, że co minutę na YouTube trafia 500 godzin nagrań, prawda? To jest wszystko w sposób automatyczny, w jakiś sposób filtrowane, ale to działa, automatyczne filtrowanie w przypadku pewnych rzeczy, które łatwo zidentyfikować, pornografia, prawda? Jak widać coś gołego, no to maszyna się szybko uczy, czym jest goły człowiek, prawda? Czym jest wypowiedź polityczna? No na razie jest to poza naszym jednak zasięgiem, nawet najbardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji, więc to problemy praktyczne, jak odfiltrować, prawda, wtedy te treści, które mogą, tak jak z tą definicją, którą pan przytoczył, mieć wpływ na jakiś proces polityczny, wyboru lub referendum lokalne nawet, prawda, to było gigantycznym problemem. No oczywiście tam w tle są jakieś poważne kary, jeżeli byśmy źle to robili. Teraz pytanie, czy należałoby te filtry ustawić na zbyt restrykcyjne na wszelki wypadek, prawda? To też wywołuje zawsze poważne problemy. Więc oczywiście pomijam, tutaj już moi przedmówcy mówili o tych reperkusjach związanych ze swobodą wypowiedzi, a z naszej strony to rzeczywiście był problem praktyczny. Nawet w tej ograniczonej wersji, jeżeli ona rzeczywiście będzie taka, jak tutaj zapowiadają negocjatorzy na forum brukselskim, no to i tak pozostanie dużo praktycznych problemów związanych właśnie z wykorzystaniem danych, bo nie zakazano kompletnie, jakieś targetowanie będzie możliwe, ale takie bardzo niewinne, prawda? Czy na przykład geograficzne, czy językowe, prawda? Co do którego chyba nie ma tutaj większych wątpliwości. Ale będą na przykład wymagane prawdopodobnie oddzielne zgody wyraźne na każdy typ targetowania, więc tam będzie niestety też duży wysiłek związany z dostosowaniem się do tych nowych regulacji. No i znowu, na pewno w jakimś sensie one wpłyną na dostępność tej reklamy, no bo nie ma takiej możliwości, prawda? Jeżeli wstawiamy jakieś ograniczenia, to ona na przykład staje się mniej skuteczna, bo nie wszyscy się zgadzają na jej stosowanie, więc relatywnie jej atrakcyjność spada w porównaniu z reklamą tradycyjną, albo po prostu spada, prawda? Więc część podmiotów przestaje tutaj być konkurencyjna. Więc no zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Nie mam jeszcze tego, nie mamy tego ostatecznego tekstu. On został nieco poprawiony. Myślę, że nam jako firmie no nie oznacza to katastrofy, a na pewno oznacza poważne reperkusje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie debaty politycznej. Dziękuję panu bardzo. Myślę, że na samym początku swojej wypowiedzi podałbym bardzo fajny przykład właśnie z treściami, które można udostępnić na kanale sejmowym. I często zapominamy, że przecież treści polityczne dotyczące... Nie, u mnie też zerwało. Nie Halo? Słyszymy pana. Pana wypowiedzi zostały uznane za polityczne. Może. Czy teraz słychać lepiej może w tym momencie? Mhm. O, super. To teraz tak. Najmocniej przepraszam. Tutaj jakieś problemy techniczne mogły wystąpić. Niestety czasami się zdarzają w tym budynku, w którym się znajduję teraz. Mianowicie zwrócił pan uwagę na bardzo ciekawe zjawisko na początku swojej wypowiedzi, za którą serdecznie dziękuję, że na przykład treści z kanału sejmowego mogą być uznane za w jakimś stopniu reklamę polityczną i czy w takim wypadku ograniczenie takich treści też ma zasadność. A chciałbym w tym momencie nawiązać do szerszego kontekstu, w ramach którego zastanawialiśmy się już jakiś czas temu w Warsaw Enterprise Institute, że przecież treści polityczne dotyczące kwestii społecznych, treści polityczne dotyczą często kwestii społecznych, których każdy obywatel powinien być świadomy, więc mają też aspekt edukacyjny, tak? I w tym momencie, w którym ich publikacja będzie utrudniona przez internet, czy też informowanie obywateli o pewnych wydarzeniach, o pewnych prawach, o pewnych obowiązkach nie będzie utrudnione. I chciałbym pana Filipa Lamańskiego spytać, jaki pan ma stosunek do tego, czy te obawy są uzasadnione. No, uważam, że zdecydowanie są uzasadnione, ponieważ tu choćby ta rozmowa o tym, żeby
czy kanał sejmowy by podchodził pod reklamę polityczną. No, z perspektywy czysto demokratycznej i debaty publicznej, jakiekolwiek ograniczenie zasięgów kanału sejmowego jest absolutnym zaprzeczeniem demokratycznej debaty. No, nie ma lepszego miejsca do śledzenia debaty politycznej, aniżeli kanał sejmowy i posiedzenia Sejmu. Więc tego typu rozwiązania, uważam, że w ogóle wszelkie próby, które się pojawią, bo cały czas nie mamy jasności, jak to będzie wyglądać. Ja się odnoszę do tej pierwotnej wersji projektu, która się pojawiła. No, tam niektóre założenia były, staram się tak mocnych stwierdzeń, ale kuriozalne, to znaczy bardzo silnie ograniczające to, tak jak tutaj to ograniczenie tych organizowań oddolnych, czyli wynikających z debaty na choćby w social mediach, no ograniczenie tego jest de facto zabetonowaniem w pewien sposób dyskursu politycznego, dyskursu społecznego i finalnie chcąc wspierać demokratyczne działania, demokrację, to znaczy, żeby siły trzecie nie wpływały na wybory, na referenda w Unii Europejskiej, tak naprawdę zamykamy niektórym środowiskom usta. No pytanie, czy to tak powinno być. No, jednym się może podobać, nie podobać to, co mówią inne środowiska, ale nie możemy tak tego rozwiązywać. No, ja cały czas z tego, co wiem, to ma być nieco poprawione w tej finalnej wersji dokumentu i to nie ma być aż tak rygorystyczne. Natomiast w tej pierwotnej wersji dokumentu no, niektóre założenia były bardzo złe i bardzo pod płaszczykiem de facto demokracji, tą demokratyzację, debatę publiczną się ograniczało. Dlatego no, uważam, że niektóre takie działania mogą bardzo silnie wpłynąć na to, jak my w ogóle będziemy się odnajdować jako społeczeństwo w życiu politycznym. Także tutaj robiąc taką klamrę kompozycyjną, jeszcze raz wracając do tego kanału sejmowego, bo on jest ostatnio bardzo, bardzo popularny, no dla mnie to jest w ogóle niedopuszczalne, żeby na przykład zdejmować kanał sejmowy z karty na czasie YouTube'a, bo jest to reklama, bo jest to część polityczna. No, niewyobrażalne to jest dla mnie, skoro ludzie chcą oglądać obrady Sejmu, to powinni mieć do tego dostęp. Jeszcze tam troszkę ad vocem mamy też problem polityków wypowiadających się na Twitterze i tego, jak kwalifikować ich po prostu dyskusję, czy oni nie powinni być przez przypadek wytłumieni, przynajmniej w okresie wyborczym. To jest jedna sprawa. I ja wydaje mi się, że jeżeli byśmy szukali najgorszego możliwego scenariusza, to najgorszy możliwy scenariusz byłby taki, że zaszłyby wszystkie te skutki, o których mówimy, tak? Czyli zabetonowanie sceny politycznej, większe bariery wejścia dla nowych ruchów, dla nowych ugrupowań, a jednocześnie nie zostałby osiągnięty ten cel, o którym powiedzieliśmy na początku, czyli zapobieżenie pewnym niejawnym manipulacjom, w tym manipulacjom ze strony państw trzecich. Dlatego, że jeżeli zastanawiamy się nad definicją, to tam jest parę elementów, które nie tyle są ocenne, ale są w ogóle trudne do udowodnienia. Na przykład wersji, którą proponuję, która jest elementem politycznego uzgodnienia pomiędzy Radą a Parlamentem, pojawia się takie stwierdzenie, że reklamą polityczną jest przekaz, który może mieć wpływ na wynik wyborów, referendum i tak dalej, ale jednocześnie jest przeznaczony do tego celu, jest intencjonalnie nakierowany na wywarcie tego wpływu. I teraz, jeżeli popatrzymy się na taki tak sformułowany warunek, no to teraz jak udowodnić, że przekaz jest intencjonalnie nakierowany na wywarcie tego wpływu? Będziemy mieć analogiczny problem, który mamy z reklamą gospodarczą, na przykład z reklamą ukrytą, gdzie ujawnienie, że za określonym, nie wiem, tekstem w prasie, tak, stoi firma, która gdzieś pod stołem zapłaciła, jest niezwykle trudne i tak naprawdę, mimo że praktyka w tym zakresie nam pokazuje wiele nadużyć, to przypadki, kiedy coś się z tym robi, są no, naprawdę nieliczne. I mam wrażenie, że tutaj możemy też poprzez złożoność tej definicji, liczby kryteriów, które nam się tam pojawiają, doprowadzić do sytuacji, która będzie wykazać manipulację, nie wiem, postawienie farmy botów i klepanie przekazu wspierającego określonego polityka, żeby się odwołać do niedawnego całkiem przykładu. Trochę tak spróbować z dystansu i skąd w ogóle ten natłok
rozmaitych dyrektyw i pomysłów na regulowanie w ogóle słowa, wolności słowa, ochronę tradycyjnych mediów. Ja cały czas mam wrażenie, że przechodzimy transformację technologiczną, wielką rewolucję technologiczną, która sprawia, że bardzo szerokie środowiska czują się niepewne. Polityka nie nadąża za przemianami społecznymi i jak zwykle w takich sytuacjach stara się je regulować i tak dociskać, żeby odzyskać tą kontrolę. Mamy dużo niepokoju w środowiskach, które utraciły swoje wpływy tradycyjne. Mówię o tradycyjnych mediach, tradycyjnej telewizji, tradycyjnym radio. To może nawet czasem w Polsce nie jest aż tak drastycznie widoczne, ale na pewno w Ameryce, w Zachodzie, gdzie te tradycyjne media tracą swoją dawną pozycję. Dzisiaj słyszymy o nowych projektach, łączeniu się wpływowych portali czy wpływowych blogerów razem, nowe jakieś twory medialne, które będą jeszcze bardziej zagrażały tym tradycyjnym mediom. I zawsze jak świat światem, kiedy pojawiała się nowa technologia, czy to maszyna Gutenberga, czy to pojawiało się radio, mieliśmy do czynienia z dużymi, ogromnymi środowiskami, które usiłowały w jakiś sposób opanować tą sytuację, zapewnić sobie kontynuację wpływu, czy to żeby być dalej tym pośrednikiem w przekazywaniu informacji, kontrolować tą informację, czy być tym nieformalnym cenzorem, czy wręcz także swoje wpływy polityczne i finansowe. I tak naprawdę to zjawisko, z którym mamy do czynienia, niewiele się różni od tych poprzednich epokach. Jedyne co, to wprowadzamy tak dużą ilość regulacji, które w pewnym momencie mogą zagrozić rozwojowi technologicznemu. Znaczy mogą spowodować więcej napięć społecznych, niż społeczeństwo samo potrafiłoby się do tego dostosować. Większość takich wielkich rewolucji technologicznych powoduje, że mamy okres transformacji, napięć i ostatecznie jakoś wypracowywany jest model funkcjonowania. Tak? Okazało się, że ludzie nie przestali czytać książek po tym, jak powstało radio, czy telewizja, wcale nie jesteśmy głupsi, tylko mądrzejsi. I media są w stanie z czasem wypracować sobie miejsce w społeczeństwie i społeczeństwo na to reagować. Teraz także przy okazji dyskusji na temat sztucznej inteligencji. Taka histeria i taki ogromny niepokój wobec tych wszystkich nowych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza w mediach, moim zdaniem nie wynika z prawdziwej szkody, jakie one wytwarzają, co raczej z pewnego poczucia właśnie, że wpadamy w jakiś poślizg, tracimy kontrolę, nie wiem. I to jest, zwłaszcza to będzie widoczne w przypadku polityki, która traci kontrolę i wpływ nad przekazami politycznymi i medialnymi. Uważam, że ta dyrektywa powoduje więcej szkód niż dobrego, bo to nie jest tak, że propaganda, oszczerstwa gdzieś znikną z przestrzeni. Im bardziej one będą tłumione, im bardziej one będą izolowane, im będą kontrolowane, tym groźniejszym grozi to wybuchem. I to znamy to z historii, wiemy od zawsze. Im bardziej politycy będą starali się tłumić możliwości przemian społecznych, bo to uważam, że jest to pewien proces społeczny, media społecznościowe, tym groźniejsze mogą być tego rezultaty. Dlatego z dużym niepokojem patrzę i mówię, że nie powinniśmy patrzeć tylko na tą jedną dyrektywę, ale na całą sieć, jak wiele ich mamy w tak krótkim czasie, w którym one się pojawiły. I także nie oddzielałbym od tej dyskusji kwestii sztucznej inteligencji i próby również do regulowania tego, co może być takim przełomowym punktem. Wychodzę już poza tą naszą dyrektywą, o której rozmawiamy, gdzie może się okazać, że w świecie konkurującym i takim coraz bardziej zmilitaryzowanym zwykłe regulacje na nic się zdadzą, że mogą spowodować tylko powiększenie tych napięć.
To taka moja ogólna uwaga na temat takiego filozoficznego podejścia do tych regulacji. Nie dawanie czasu ludziom, partiom politycznym, organizacjom na wypracowanie jakiegoś konsensusu i sposobu współistnienia, wykorzystania tych regulacji. Czy ja mógłbym coś oczywiście. Adwokatem do tego przede wszystkim, co pan mecenas Okoń słusznie powiedział, w jaki sposób ocenić ten aspekt subiektywny, prawda? Od strony prawniczej oczywiście jest to bardzo trudne i postępowanie sądowe, prawda, nie zawsze daje tutaj odpowiedź, a oczekuje się od platform social media, żeby to oceniły w locie. Prawda? Czy dana treść ma na celu, czy nie ma na celu. Ja bardzo chciałbym porozmawiać z projektodawcami tego, jak oni to sobie dokładnie wyobrażają, że ten cel, te automaty będą oceniały w jakiś magiczny sposób. To jest od strony technicznej niezwykle, niezwykle trudne i też bardzo słuszna uwaga o tym akcie o sztucznej inteligencji, AI Act. Tam też jest kolejna odsłona, bo tam tytułem przykładu na przykład wrzucono też systemy rekomendacyjne w social mediach jako technologię wysokiego ryzyka, którą też należy ukrócić. Oczywiście tam bez już fokusu na treści polityczne, no ale problem rzeczywiście istnieje, że się wszędzie próbuje wrzucić różnego rodzaju ograniczenia i czasami dobrze, tak? Bo to znowu wracając do początku. Jakieś ukryte mikrotargetowanie przez zewnętrzne siły, oczywiście to jest problem i oczywiście należy z tym walczyć i my to nawet robimy. Zresztą mikrotargetowanie w Google od dawna jest niedozwolone w tematach politycznych. Tak? To już my z tym nigdy nie dyskutowaliśmy, ale rzeczywiście wylewanie dziecka z kąpielą, tak jak tu się dzieje, no jest bardzo niebezpieczne i właśnie powstaje tu pytanie, czy to jest po prostu błąd, czy to jest element jakiejś szerszej, nie do końca ujawnionej strategii. Być może element tęsknoty za tym, żeby było jak było. Tylko, że już się nie wrócimy do świata tradycyjnej prasy, tradycyjnych mediów i dobrze znanych nam schematów postępowania. Były takie cywilizacje, które zatrzymywały się celowo w rozwoju, prawda? Dlatego chyba żadnej to nie długofalowo nie wyszło na dobre. A teraz z kolei są niektóre w awangardzie właśnie zmian technologicznych, więc może jakieś. Ale dobrym przykładem dwóch takich cywilizacji maszyny Gutenberga to jest właśnie Imperium Osmańskie, które zakazało drukowania książek na terytorium imperium. I od 1649 zaczął się zjazd całego imperium. I tak samo Chiny, które, jak pamiętamy z historii, miały pierwszą maszynę drukarską, ale szybko jej się pozbyły, kiedy okazało się, że drukuje się na nim nie tylko banknoty, papiery dłużne, bo to do tego miało służyć, ale także książki, jakieś dokumenty i wtedy zakazano i zniszczono te maszyny. I potem także zaczął się spadek Imperium Chińskiego. Także to rzeczywiście mamy tego przykłady, tym bardziej, że i to w przypadku sztucznej inteligencji, bo jeżeli chodzi o DEMA, DSA, to widzimy, że czy Azja, czy Stany Zjednoczone trochę machnęły ręką i zdaje się, że się dostosowują do tych regulacji. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no tutaj jest opór. Tu powstają niezależne pomysły na tworzenie własnych regulacji w Stanach Zjednoczonych. Biały Dom jest tutaj zdeterminowany i to już nie będzie takie proste. Tak? To jest zupełnie inny świat, inne potrzeby i nie związane już tylko z samymi mediami społecznościowymi. Także to zawsze będzie to ryzyko i że będzie Europa pierwsza, która będzie najbardziej hamowała ten rozwój i efekty będą no, takie trochę jak są, jeżeli porównamy siłę PKB chociażby Ameryki i Europy. Szanowni panowie, jeśli jesteśmy już przy temacie rywalizacji międzynarodowej i kontynentalnej, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek, który też wybrzmiewa w tym rozporządzeniu, mianowicie
że reklam politycznych na minimum 3 miesiące przed wyborami lub referendum nie będą mogły finansować podmioty z państw trzecich. I chciałbym się spytać pana Filipa Lamańskiego może na początek, ale też skierować szerzej do panów to pytanie, czy panem zdaniem to rozporządzenie w obecnym kształcie chroni użytkowników sieci przed zagrożeniami z państw trzecich, a w domyśle może również przed Rosją, ponieważ jak wiadomo Europa, świat zachodni toczy tę wojnę hybrydową również w sieci z Rosją w związku z konfliktem we wschodniej Ukrainie. To czy chroni tak naprawdę, to się dopiero dowiemy, gdy wyjdzie już ostateczna wersja tego dokumentu, bo trudno mi się odnieść do tego, jak to będzie funkcjonować. Natomiast ja odnoszę trochę inne wrażenie, to znaczy, że my strzelamy z armaty do komara, bo może i będzie chronić nas przed wpływami państw trzecich, które będą chciały wpływać na wyniki wyborów i wyniki referendów, ale przy okazji, co zostało tutaj wspomniane, ograniczy wiele innych kwestii, więc tutaj bardziej chodzi o to, czy stosunek efektów do kosztów jest optymalny. Więc ja nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie, czy ona nas będzie chronić. Wydaje mi się, że tak będzie, że ona będzie chronić się przed wpływami z państw trzecich, nasze społeczeństwo, tylko tutaj mówię, ważniejsze jest pytanie inne, czy aby na pewno takim kosztem. I tak krótko bardzo skwituję to. No tylko pamiętajmy oczywiście, że te państwa trzecie mogą działać z terytorium państw trzecich, ale nie muszą. Widzieliśmy to w przypadku na przykład podżegania do strajku w Kanadzie, gdzie te działania były z terytorium Kanady przygotowywane. Także to też to wymaga jakiejś bardzo szczegółowej definicji, no bo można to robić za pomocą farm troli albo już pojedynczych osób, czy tam grup, które będą z tegoż samego kraju i wtedy udowodnienie czegokolwiek jest jeszcze trudniejsze. Obawiam się, że otwieramy jakieś drzwi, które będą wymagały dziesiątek nowych kolejnych regulacji, żeby je domknąć. Ja tutaj jestem umiarkowanym optymistą i tak jak mówię, pewne działania są uzasadnione, prawda? No nie chcemy, prawda? Nie chcemy na pewno, żeby szczególnie autokratyczne reżimy nam się mieszały potajemnie do wyborów. Prawda? To nie, chyba nikt nie powie, że chce, że to czemuś pozytywnemu służy. I to oczywiście jest prawda, dlatego my, zresztą od 2018 roku jest pod auspicjami Komisji Europejskiej jest kodeks dobrych praktyk w zakresie dezinformacji w Unii i tam jest szereg różnych działań podejmowanych. Zresztą firmy te duże przynajmniej też podejmują kroki i tak jak mówię, mikrotargetowanie już jest niedostępne. Jest rejestr transparentny, reklamy, prawda? To jest bardzo ważny wątek, że wiele pozytywnych efektów można osiągnąć po prostu wymagając przejrzystości tego, co się dzieje, żeby wiadomo było, kto do nas mówi, prawda? Żeby były źródła danego przekazu ujawniane i to już załatwia wiele spraw, prawda? Bo wiedząc, kto coś do nas mówi, możemy to lepiej zinterpretować, więc tego typu działania jak najbardziej są pożądane, ale może tak jak mówi pan prezes, nigdy nie rozwiążą sprawy całkowicie, no bo nikt póki co, prawda, nie ograniczamy samej treści. Prawda? Więc jeżeli ktoś wystarczy, że właśnie ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, to już może do nas kierować swoje przekazy też płatne. No jeżeli na przykład kocha Rosję, no to nikt nie zabroni otwarcie mówienia, że kocha Rosję i Putin jest wspaniały, prawda, póki co, no bo mamy swobodę wypowiedzi, więc tylko ważne, żebyśmy wiedzieli, że to jest na przykład podmiot sponsorowany przez no, na przykład rząd Federacji Rosyjskiej, to jest zupełnie przykładowo. Więc tak, tego typu działania są ważne i przynajmniej mówię, te duże platformy, no nie wszystkie, bo jedna się wycofała z tego porozumienia, więc już tutaj można mieć wątpliwości, ale co do zasady są podejmowane tego typu działania, tylko one muszą być proporcjonalne, tak jak jedna z podstawowych zasad, prawda, dobrego prawodawstwa i też jest w ustawodawstwie unijnym, w traktatach ta zasada proporcjonalności działania. A więc nie można podejmować działań, które szkodzą bardziej niż pomagają. I to myślę, że to jest ta klamra i kropka. A z mojej strony jest jeszcze jedna uwaga.
Mianowicie rozporządzenie ma nam dostarczyć pewnych narzędzi, które mają przeciwdziałać obcej ingerencji. To możemy powiedzieć, ale nie wiemy jeszcze, czy te narzędzia okażą się skuteczne. One w pewnym stopniu zależą od już szczegółów tego, jaki kształt, jaki przybierze rozporządzenie, po drugie od pewnych przepisów krajowych, które też powinny z rozporządzeniem później współgrać. W związku z tym na razie mamy szczytną intencję, tak? Mamy na razie fajny cel, ale nie wiemy, czego osiągniemy, bo poruszamy się w materii między innymi platform internetowych, która jest bardzo skomplikowana i która trudno poddaje się regulacji. W związku z tym, czy to okaże się rzeczywiście skuteczne i czy rzeczywiście zapewni nam ochronę przed określonym działaniem, to nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki nie spróbujemy tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym prosić panów o dwa zdania podsumowania od każdego z panów, jakie kwestie może tutaj najważniejsze chcieliby panowie na koniec poruszyć w związku z tym rozporządzeniem, może też szerzej w kontekście gdzieś tam wolności słowa w internecie, tego tematu, o którym mówił pan prezes Tomasz Wróblewski. Proszę bardzo, może pan doktor Zbigniew Okoń zacznie, skoro już teraz zabiera głos. Dziękuję. Wydaje mi się, że trzeba parę rzeczy sobie uczciwie powiedzieć. Znaczy, po pierwsze, rozporządzenie na pewno w jakimś stopniu ograniczy nam wolność wypowiedzi i obiegu informacji. Może raczej bardziej z naciskiem na obieg, tak? To znaczy jego skutki będą odczuwane przede wszystkim w tej sferze wzmacniania przekazu, tak? Podawania dalej, możliwości propagacji pewnych treści za pomocą mediów społecznościowych niż w sferze samej możliwości zamieszczenia określonych treści w sieci. Takie ograniczenie nie jest jednak, no oczywiście nie jest celem rozporządzenia. To jest, można powiedzieć, jego koszt, trochę parafrazując, poświęcenie, na które twórcy projektu rozporządzenia są gotowi. No i oczywiście pojawia się problem, tu nawiązując do wypowiedzi pana Marcina Lendera, czy to ograniczenie jest proporcjonalne? Czy my wybraliśmy dobre środki, które w minimalny sposób ingerują w swobodę obiegu informacji, a jednocześnie służą celowi, który chcemy osiągnąć. Mam co do tego pewne wątpliwości. Przede wszystkim ze względu na złożoność i mętność regulacji, o której mówiliśmy tutaj wielokrotnie. Natomiast wydaje mi się, że nie dowiemy się i nie będziemy mieć na pewno przekonań, dopóki nie spróbujemy. W pewnym zakresie pewne działania regulacyjne reklamy politycznej są pożądane, natomiast zobaczymy, jak sprawdzi się ten instrument, który jest obecnie procedowany w rzeczywistym życiu, tak? Przestanie być prawem w książce, zacznie być prawem w działaniu. Dziękuję. Może teraz pan Marcin Olender. To ja krótko, bo już chyba wszystko było powiedziane. Chciałbym tylko podkreślić aspekt czysto techniczny, że wszystkie regulacje, szczególnie social mediów czy obiegu informacji w internecie, muszą brać pod uwagę techniczne możliwości. A więc wpisywanie do definicji podstawowych elementów subiektywnych jest bardzo niebezpieczne, no bo stawia no stosujące czy zobowiązane do stosowania tego prawa podmioty przed bardzo trudnym dylematem. Jak ustawić swoje systemy, czy nie kosztem właśnie swobody wypowiedzi, czy kosztem usuwania nadmiarowego, nie ustawić ich tak, żeby być po bezpiecznej stronie prawa. No i to jest duży dylemat i duży problem czysto techniczny, bo już wszystko od strony politycznej i filozoficznej padło, ale dla nas to jest też problem po prostu czysto techniczny. Więc tutaj taki apel zawsze, żeby prawodawcy mieli też na względzie, co jest wykonalne, nie tylko co jest pożądane. Dziękuję bardzo i pan Filip Lamański. Słowo podsumowania. Ja nie będę się zbytnio za dużo wypowiadał, ponieważ wszystko zostało powiedziane, to znaczy ja bardzo krótko podsumuję, to znaczy intencje być może były dobre, zakładam, że były dobre, bo jest to pewien problem, natomiast trudno ocenić, jakie będą tego efekty, bo tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co jest dokładnie w tej ustawie, jak to będzie wyglądać.
Ja jestem sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania, ale zobaczymy, jak to się skończy. Dziękuję uprzejmie i pan prezes Tomasz Wróblewski na koniec. Tak, to jedno zdanie, że biorąc uwagę do doświadczenia historyczne i te zupełnie bieżące, myślę, że regulowanie przemian technologicznych w ogóle powinno być minimalne, ograniczone do minimum i reagowania na problemy, które się pojawiają, a nie antycypowania problemów, które mogą się pojawić, ponieważ doświadczenie uczy nas, że nie potrafimy tego dobrze przewidywać i prognozować i życie nas zaskakuje. W związku z tym powinniśmy reagować szybko, ale w bardzo ograniczonym zakresie na problemy, które wiemy, że już istnieją, a nie rozwiązywać problemy, które mogą się pojawić i w ten sposób kreując zupełnie nowe, jeszcze trudniejsze do rozwiązania. Dziękuję panom bardzo serdecznie za udział w tej debacie. Myślę, że przybliżyliśmy naszym widzom tematykę związaną z rozporządzeniem dotyczącym targetowania treści politycznych w sieci. Również dziękuję państwu i życzę udanego dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.